Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu linii tramwajowych nr 6, 11, 13, 19 i 23. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wprowadzenie następujących zmian w komunikacji miejskiej. Punkt pierwszy. Linia 6. Wprowadzenie do obsługi wagonów typu NGT6 oraz uruchomienie niedzielnych kursów w godzinie 9 do 20. Wydłużenie pracy przewozowej w soboty do 20 wraz z likwidacją usług i powszednie po godzinie 20. Drugi punkt, linia 11. Zmiana trasy na Mały Płaszczyzn, Lipska, Kuklińskiego, Klimeckiego, Helinga, Grudzińskiego, Brzegórzewska, Witula, Stalowiczna, na zjeździe Limanowskiego, Kalwaryjska, Wadowiska, Wroszcza, Grota, Robeckiego, Bobrzyńskiego, Czerwone Maki. Wprowadzenie niedzielnych kursów linii. Linia 13. Wprowadzenie kursów między 5 a 6 i 21 a 23 dni w świąteczne. Linia 19. Zmiana trasy na Borek Sałęcki, Zakopiańska, Wroszka, Kapelanka, Monte Cassino, Wicla, Starowiczna, Westerplatte, Warszawa, Długa, Kamienna, Boże Stolarowy. Wprowadzenie niedzielnych kursów linii. Linia 23. Likwidacja kursów linii w soboty po godzinie 18 i niedzielę przez cały dzień. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z niewielkim zapełnieniem linii 6 w kursach po godzinie 20 dni powszednie wnioskuje się o ich likwidację i przeniesienie pracy przewozowej na niedzielę i święta. Zmiana rozkładu linii i trasy linii 11 ma być odpowiedzią na wnioski pasażerów o przywrócenie kursów przez teren starego podwórza Plac Bohaterów Getta Korona. O ponowne uruchomienie linii w niedzielę wnioskują także mieszkańcy Małego Płaszowa, który pozostawiono z jedną linią numer 20. Ponowne przeprowadzenie marszruty linii 11 przez Kalwaryjską Limanowskiego pozwoli zrealizować wnioski pasażerów linii 19 o przywrócenie jej trasy na ulicy Kapelanka i Wisła. Mieszkańcy pomagają także uruchomienia kursów w niedzielę i święta. Środki na te kursy mogą pochodzić z ograniczenia częstotliwości linii 52 w soboty 10 na 20 minut, która wydaje się być dłuższa, co potwierdza niewielkie zapełnienie wagonów w soboty między 10 a 15 godziną. W związku z postulatem dotyczącym linii 11 wnioskuje się o zmianę rozkładu linii 23 poprzez likwidację kursów niedzielę i soboty i sobotnie wieczorem. Te kursy nie cieszą się dużym zainteresowaniem podróżnych. Na strategicznym odcinku Plac Bohaterów Getta Czerwone Maki zastąpi ją linia 11. W pozostałych godzinach prosi się o koordynację rozkładu jazdy 11 i 23 na odcinku Korona Czerwone Maki, aby tworzyły naprzemiennie takt 10-minutowy. W związku z postulowaną likwidacją kursów 23 w niedzielę wnioskuje się o uruchomienie kursów 13 wcześnie rano i późnym wieczorem. Dziękuję. Czyli wniosek to też będzie. To jest wniosek kilku rad dzielnic, które tutaj odbyły spotkanie i tutaj mamy stosowny dokument na tą okoliczność i następnie po tym spotkaniu został wypracowany wniosek jednej z dzielnic, który został nam przedłożony i z prośbą o to, żeby inne dzielnice również wystąpiły z takim projektem uchwały, z taką uchwałą ostatnią z siłę przekonywania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu do tych zmian. Nie jesteśmy uzgodnione, przepraszam. To jest kilka dzielnic. Czyli głosować en bloc i nie dyskutować, bo albo tak, albo nie ma sensu zmieniać to, co jest między dzielnicami zrobione. Nie, jesteśmy tradycyjną dzielnicą, więc chodzi o to, żeby to znaczy, proszę Państwa, ja w sprawie linii 19 chciałem zabrać głos, bo to jest trochę tak, że w wyniku tej maroszkutyzacji, czy jakbyśmy to tam nazywali, jedni zyskali, drudzy stracili. Powiem szczerze, że ja jestem bardzo zadowolony z tego, że 19 jeździ tak jak teraz jeździ i ci mieszkańcy Kazimierza, którzy mieszkają od strony ulicy Starowiśnej, bo bardzo dobrze mamy znacznie bliżej, znacznie łatwiej, znacznie lepiej i teraz te osoby były zadowolone, wobec tego one nie protestowały. Ja tu jestem w pewnej takiej konfuzji, bo ponieważ głosujemy en bloc, więc będę musiał głosować przeciw albo co najmniej się wstrzymać od głosu. Bo po prostu jak się moi wyborcy dowiedzą o tym, to mnie po prostu zlinczują. Ale mówię z uśmiechem o tym, że to jest tak, że jedni zyskują, drudzy tracą i
To nigdy nie jest tak, ale że... odcinek Starowiśnie jest zapchany tramwajami. Tam trudno stanąć na przystanku, żeby zaraz tramwaj jakiś nie jechał. A bilety są okresowe, minutowe w tej chwili. Więc jak komuś boli, bo przesiadka z tramwaju do tramwaju, to nikt nie przesadzają ludzie. Uważam, że jeżeli jest między... Przepraszam, że tak bez podania głosu mówię. Jeżeli jest coś uzgodnione między dzielnicami, to albo głosujemy za, bez żadnej dyskusji. Bo albo coś jest uzgodnione między dzielnicami i ma sens po jakiejś pracy wykonanej, albo po prostu się nie... Z mojego punktu widzenia to nie ma sensu i to zgłaszam, sygnalizuję to. Tyle. Proponuję natychmiast głosować. No, nie no, to w tej kwestii to dobrze, to jest istotna rzecz, jak chodzi o maszrutyzację, to akurat to pana Balcewicza, to znaczy nie powinniśmy przechodzić od razu do głosowania na blok, no bo nie uważam, że to jest sensowne. Ale to może być wniosek formalny, że proponuję głosowanie. Czy jesteście Państwo za tym, żeby szlak wykreślić z tego projektu uchwały? Tak. Jacku? No ja jestem za, natomiast nie wiem, być może były tu swojego czasu głosy osób, które chciały przywrócenia dziewiętnastki na starą trasę. Tak, dużo podpisów nadal zebrałam. Możemy, panie, koniecznie. Uchwała jest zrobiona z kilkoma dzielnicami. Razem przygotowują fachowcy od strategii ruchu, którzy znają się na tej rzeczy, ale niekoniecznie to musi odpowiadać nam i naszym mieszkańcom. Jeżeli pozostałe linie, Państwo nie macie zastrzeżenia, możemy je podjąć, ale jeśli uważacie, że choćby dwa głosy, a to nie będzie takie straszne, nie było tego punktu czwartego, tak? Nie, ja jestem za tym, żeby to w całości przegłosować na tak lub nie. A jeżeli głosujemy punkt czwarty, to jestem przeciwko jego likwidacji. No, oczywiście. Natomiast pani radna, ale ja nie zrozumiałem, czy pani radna jest za czy przeciw? Ja jestem absolutnie za przywróceniem 19, ponieważ bardzo dużo ludzi się domaga przywrócenia. Czyli przeciwko punktowi czwartemu. Czyli przeciwko punktowi czwartemu jest pani chwileczka, ja nie pana, pytam tylko panią radną. Zmiana pracy na to, uchwałę tą starą pracę na przywrócenie 19 na starą pracę. Dzień poprzednio, ale co to jest, jeżeli mamy taką sytuację? Może ja zaproponowałem. Państwo, to wyjątkowe, że tak powiem, że na chwilę znajdzie trafia. Ale odpowiada brzmienie obecne punktu czwartego. Jak najbardziej. Ale pani odpowiada. Ale nie, bo pani radny odpowiada. Bo tutaj doszło do jakiegoś porozumienia. Pani odpowiada, pani radny odpowiada brzmienie. Nie, przepraszam bardzo, ja byłam za, moim mieszkańcom się zmienia, zbierałam podpisy. Nadal zbieram za powrotem 19 na linię przez Katrynankę. No to mam szansę, no to właśnie jest za. Byliśmy poprowadzeni w głos, ale to idąco wizją pewnego pana radnego. Chciałabym tłumaczyć, a to ten... Ja jestem właśnie za tym, żeby zostało. Ja przyznałem, że się utrzymujemy. Czyli ja bardzo proszę Państwa, rekomenduję utrzymanie. Nie będzie. To nie będzie cały projekt. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Proszę Państwa, bardzo proszę o konstruktywne jakieś sformułowania projektu. Ale był wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Po głosowaniu, czy nie? Głosowanie przeszłości. Jak wniosek? O przerwanie dyskusji, głosowanie uchwały. Szóstka. Szóstka. Zamknięcie dyskusji. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Proszę Państwa, za wnioskiem formalnym o zamknięcie dyskusji. 3, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób za. 13. Czy jest jeszcze jakiś wniosek formalny? Zaraz, wniosek formalny, a przeciw? Przeciw. Tak, jest za w tej chwili, jest już zmęczony materiał. Kto jest przeciw wnioskowi? Raz,
dwa, trzy. Też jeszcze mam. Nie widzę. 13 do 3 do 0. Jest jakiś jeszcze wniosek formalny, ewentualnie poprawka? Nie ma. W takim razie głosujemy projekt uchwały. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 osób. Kto jest przeciw? Reszta. Proszę. 3. 3. 12 do 1 do 3. 12 był procedurą. 13